Ach, jak się cieszę, że jestem w końcu w domu. Ja też. Nareszcie. Wszędzie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzięki, Ciocia, że się zaopiekowałaś tym łatusiem. Nie ma za co. A no tak, Klaudia, wystraszyłam się. Ty jesteś w naszym domu. No tak. W ogóle, do, w ogóle dzwonili do mnie z mojego studia filmowego tego, gdzie kręciłaś ten fajny film. A mówiłeś przed chwilą, że okropny. Jednak nie okropny, bo ja w nim występuję. miłoż mi pokazał. <laughs> Aha, no dobra. No, ale chodziło o to, że no dzwonili do mnie z tego studia i powiedzieli mi, że, szuk że szukają takiej dużej, szalonej rodzinki do takiego śmiesznego programu. My się nadajemy idealnie! Ja zawsze chciałam wystąpić Ale to jest taki taniec jak koło Fortuny, albo Milionezy, albo Pościg na milion. A jest tam coś w ogóle do wygrania? No właśnie, to jest niespodzianką, bo żadna rodzina jeszcze tego nie przeszła. Tam się dzieli na dwie drużyny, tylko że to jest niestety nieparzyste. Tylko że, znaczy wy jakby nieparzyście jesteście, bo, si bo was jest siedmiu. Plus ty, to jeszcze będzie ośmiu? Nie, nie, mnie w to nie mieszajcie. Ciocia Klaudio, no to weź udział! No dobra, jak wam, jak wam ten. Jak chcecie. Jej! Na pewno by było nieparzyście, a nie wy, nawet. Oj. Na pewno by było nieparzyście, ja nie wy, nawet, co to znaczy. Że się nigdy nie dobrał w parę. Bo siedem to jest nieparzysta, jakby liczba. Czekajcie, dobierzcie się w takie. Nie, no. Ktoś tu. Ania! Ano tak! No to się zgadza, ale my chcemy być w innych parach, bo ja nie chcę być z Laurą! Ja tylko chciałam sprawdzić, ale przecież to logiczne, jak 8 to parzysta liczba. No to mogę tu z wami zostać na chwilkę, proszę? Możesz. Jej! Dobra, ubierzmy się może w coś, bo ja nie wyjdę w tym stroju kąpielowym. Dobra. Masakra. Ja się w końcu muszę wypakować, bo to było trochę. Ojej. Beret, mój ukochany. W sumie tak, jakbym go przez całe wakacje nie nosiła, a miałam go. Tu już się tak do tej walizki chyba przyczepiło. Slajmy aż wypadają. Okej, okay, nareszcie rozpakowana. Tak to długo. Dobra, ja też idę. No ja też. To się pakujcie szybko, bo za chwilę jedziemy na ten teleturniej. No dobra. Mogę was zawieźć, jak chcecie. No możesz. Dobra. No to chyba wszyscy no już chyba ty Ania jesteś Maja, Igor dobra to możemy jechać cieszę się że coś się jeszcze ubraliście też innego no bo jak no dobra no to idziemy na ręce dobra to do taty idziesz na ręce teraz albo do cioci hmm? Mm -hmm. Pasuje mi ta sukienka, bo nigdy w niej nie chodziłam. Czy lepiej przebrać różową? Ta ci pasuje spokojnie, Rozalia. Dobra, dzięki. Idziemy na teleturnie. Igor, przestań się wydzierać. Proszę, Klaudia, wchodź. Ej, kim ty jesteś w ogóle? Ja jestem Marlena. Karynę zwolnili? No nie. Ona jest na emeryturze. Pani też za chwilę przejdzie, więc po co pani teraz zatrudnili? To jest bez sensu. Klaudia, bo cię nie wpuszczę na ten plan. Ale ja jestem aktorką. Ale gdzie ty teraz będziesz grać? Ja zabieram rodziny chomikowskiej, bo rodzina chomikowskich też będzie grać. I proszę zamknąć ten szlaban. Um. Będzie grać w tym teleturnieju takim rodzinnym. Zapomniałam, jak on się znowu nazywa. Potem może, mogą powiedzieć. No powiedzą potem, jasne. Dobra. bo tam mieszka w ogóle moja koleżanka? Hejo! Nie wchodzić mi! O, cześć Klaudia. To oni? Znowu oni. Znowu ty. Ojej. Dobra, zastanówcie się. Zastanówcie się, czy nic nie kupić. Kola! Igor. Ja chcę taką kanapkę tutaj. O, Tom. O, Igor zjadł. Wezmę wam jeszcze taki soczek wszystkim. Fajny. Mhm. A ja chcę kole! Igor, dla wszystkich wziąłem soczek. Wszyscy będą pić z jednego? fuj! No co, Dobra. Na pewno nikt tu nie został. Na, nikt nie został. Dobra, to wchodźmy. O, jesteśmy. Patrzcie! Dzień, do... Dzień dobry, Pani Elizo! Dzień dobry! Proszę mi zrobić makijaż na ten... No, będziemy grać w tym teleturnieju! Dobrze, Ym... W jakim? W tym rodzinnym? Tak, było nieparzyście osób, dlatego ja zgram z nimi, bo w sumie też jestem z ich rodziny. Jasne! No, już! Proszę schodzić, czy my tu dalej? Ej, a czemu wy dalej? Proszę nie uciekać. Tu wy dalej po ustawianiu, jakbyście kręcili potwory z miasta Little Cute. Przecież wy już tutaj. W ogóle. Ty jesteś reżyserem, czy ja? Może kręcimy drugą część? Na pewno nie kręcicie drugiej części. Proszę ustawić wszystko do tego teleturnieju. I teleturnieju? Teraz się kręci teleturniej. Dobra, proszę nie być taka nerwowa. Już sprzątamy wszystko z, z chłopakami. Proszę, tutaj. Bomba jakaś w ogóle. No jej. Kanapa to chyba tam do innych rzeczy w ogóle. Do tych domowych tutaj. Roślina i stoliki. Stolik jeden w sumie. Już posprzątamy! Nie ma co robić afery! Dobra, to jeszcze tutaj tylko zmienimy na w sumie nic. I tu bez tego ogólnie chmur może być? Bez tego miasta? Mm. Nie wiem. Jest tu. O, takie może tło. Dobra, niech będzie coś takiego. Poko. nawet się nadaje, chociaż. Nie wiem. To weź ty nie maruć. Dobra, uznajmy, że może się. Dobra, może być. gdzieś ja bym coś tam dodała? Może przyjść przynajmniej takie tło miasta. Proszę. Dobra, ale bez tu takiego. Przecież tu teraz tak do siebie nie pasuje. Pasuje! Ach. Masakra z panią. No już ten dom bardziej pasował. No to sam dom zrobimy. Sam dom. Tu będzie ten teleturniej siedział. Proszę. No i dziękuję. Mogę już wprowadzić. Rodzina chomikowskich gdzie? Tam. Rodzina chomikowskich! Proszę na plan. Dobrze. Dobra. Tym sokiem pani nie wejdzie. Trzeba go odłożyć. Tutaj. Dobrze. No to, chod no to wchodzimy. Chodź, Igor. Ale ty mnie musisz tak zaciągać. Nie kłócić się, bo was wyrzucę. Prowadząca, tutaj chodźcie na razie, tutaj. Tutaj na razie. Ja też? No, a bierzesz w tym udział? Tak. To proszę wejść. Prowadzący, albo prowadząca. Ja jestem prowadząca. Się przebiorę. Uff, nareszcie się mogę przebrać od tego z tej ośmiornicy. Dobra. Światła, kamera, akcja. Witamy w teleturnieju, naszym ulubionym teleturnieju, takim rodzinnym, który, który nosi nazwę... No, jeszcze... Jeszcze nie wiemy jaką. Później to możemy wyciąć i powiem, jaka nazwa, jak wymyślę. Dobra. To zapraszam. Zapraszamy zatem rodzinę Chomikowskich i ym, Klaudię. Ona też jest ich rodziny, ale po prostu było nieparzyście, dlatego do nich weszła. Zapraszamy rodzinę Chomikowskich! Na tej publiczności to są tylko efekty? No. A co ty myślałaś? Zapra zaprasza zapraszamy zatem Klaudię. Powiem wszystkie imiona. Dobra. Będzie ciekawiej. Cicho! To się potem wytnie. Więc zapraszamy zatem Klaudię. Teraz naszą mamę. Pięciorga dzieci. Panią Kasię Chomikowską. Ui! Jestem w telewizji! I siostrę Klaudii. Kasia, ogarnij się. Nigdy nie grałam w filmie, ani w programie. Cicho! Zapraszamy zatem męża Kasi Chomikowskiej, Maksa Chomikowskiego. Elo, siemano. Jestem Max. Cicho. No, to ma być zabawa. Du, 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 du. Proszę nie tańczyć na środku. Zapraszamy teraz najstarszą córkę, Laurę Chomikowską. Cześć, witaj. Witajcie wszyscy. Teraz ym, troszeczkę młodszą córkę, ale też tą drugą najstarszą, Rozanię Chomikowską. Ui! Grałam w wielu teatrach, więc się znam. Bo interesuję się teatrem, proszę pani, jakby co? Potem powiemy wasze zainteresowania. Ym, teraz zapraszamy prawie najmłodszą córkę, y Anię Chomikowską. Witajcie! Teraz jedynego chłopaka, ym, brata, prawie, najmłodszy, prawie najmłodszego z rodzeństwa, Igor Chomikowski. Jejo! No, znamy go. I najmłodsza córeczka i najmłodsza ogólnie z rodzeństwa, bardzo słodziutka, Maja Chomikowska. Jestem! Jejej! Pani śpiew działa a ja schodź z kamery, dobra? Dobra. Witamy rodzinę Hobikowskich. I zapraszamy no, do naszego teleturnieju. To będzie klapa zamiast teleturnieju, a nie teleturniej. Proszę się nie odzywać. Pani mnie pytało o, o w ogóle. Kto pytał? Dobra, pierwsza konkurencja to będą pytania z różnych przedmiotów. Dzielimy się na drużyny. Wybiera Klaudia i Igor. Klaudia i Igor wybierają dwie drużyny. Dobra, Klaudia, wybierasz pierwsza. Yy, Kasia! Siostry się zawsze trzymają razem. Rosalia, z tobą to wygramy! Yy... Maja! Jupi. Maja! Yy. Hmm. Dobra, Max, chodź! Jej! No to Laura do nas. No i nie chcę być z Laurą! Ale już nam została Laura. To już nie ma, to już nie masz nic do gadania. Właśnie nasza drużyna właśnie nasza rodzina Chomikowskich podzieliła się na cztery drużyny. Z Klaudia, Kasia, Ma, Max i Ania. Już znamy ich imiona, to nie przedłużaj. Cicho. Igor, Maja, Rozalia i Laura. No dobrze, pierwsza runda to będą pytania. Cięcie. Teraz musimy ustawić naszą ten, nasze jakby No Rekwizyty, nasze stoliki. Okej. Okay. To akcja. Pierwsza runda. Pierwsza konkurencja, jakby. To będzie. To będą pytania. Każdy, każdy z, z drużyny odpowiada, jeśli zna odpowiedź na jakieś pytanie. W naszej drużynie są, jest większość dorosłych. W sumie są sami dorośli, tylko ja nie jestem dorosła. Więc. Pewnie wygramy. My wygramy! My jesteśmy najmądrzejsi. U, u nas są same dzieci. W sumie nie takie dzieci, bo jest jedna prawie dorosła. Prawie dorosła? To ile ty masz lat? 15. 17. No. Dobrze, pierwsze pytanie. To będzie pytanie z Matmy. Proste takie. Ile to jest? 81 podzielić na 9. Drużyna. Zapomniałam tylko powiedzieć. Drużyna 1, drużyna 2. No to drużyna 2. 9. Dobrze. To jest dobra odpowiedź. Jej! O nie, jak ona tak szybko? Przecież ja to też miałam jeszcze, w Przecież ja to miałam jeszcze w tamtej klasie, w trzeciej. Ha, 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 ale z was bambiki. Nie, prze nie przedłużajcie już, tylko przechodzimy do następnego pytania. Następne pytanie będzie z polskiego. Ania, ty jesteś dobra z polskiego. Dobra, odpowiem na to. No dobrze, e, to... To, to teraz podam to proszę odmienić ten proszę jakby odmienić jakby słowo kod w tym jakby w narzędniku że kod w tym wszyscy wiedzą ale drużyna jeden była pierwsza a więc to tak no jak narzędnik, no to jest z, ki, yy, z kim? Z czym, no, czyli... czyli kotem. To, I to jest dobra odpowiedź. Co? Ja tego nawet w przedszkolu nie miałem! Bo to dopiero w czwartej klasie dochodzi. No dobrze, to yy, teraz będzie pytanie z. Yy. Kurczę, ja już nie mam nic z czego zadawać pytania. To ty tego nie przygotowałaś na wcześniej? Mówiłam, że ten teleturniej to będzie jakaś klapa. Ale to ma być właśnie takie naśmiesznie, co nie? Co to, to ma być jakieś, jakieś poważne tutaj? No nie! To ma być naśmiesznie. I ostatni decydujący punkt. Kto wygra tę rundę? Teraz będzie pytanie z... może... Hmm. Dobra, kolejne będzie pytanie. Kolejne pytanie z matmy, bo nie mam co wymyślać już. No dobrze, to. To. Takie proste pytanie. Dwa razy dwa. Drużyna dwa i. cztery? Nie wiem. To jest dobra odpowiedź. Maja na tabliczkę mnożenia strzelała spokojnie. Strzelała, pewnie jej się pomyliło z 2 plus 2, ale to jest ten sam wynik w sumie, więc. A weźcie się nie wymączajcie, grupa 1, bo to my wygraliśmy pierwszą rundę. A więc drużyna 2 wygrywa pierwszą rundę. Tak jak powiedziała tutaj Laura. Łata w ogóle fryzura, gdzie robiłaś? No, u tego samego chyba fryzjera co pani, bo pani ma taką samą. No, a ja robiłam tutaj. Ja, no ja też tutaj gdzieś obok. No to super. Ale teraz nie gadamy o fryzurach, tylko przechodzimy dalej. Co nie? Co nie? Tak. Tak. No dobra. To, ym, to teraz będzie runda dla jakby dwóch osób. Wybieramy sobie jakieś dwie dwie osoby może może z drużyny. To ja, ja, ja. Dobra, i jeszcze jakaś osoba. Rosalia, chodź! No dobra. A z tej drużyny? Dobra, ja chcę, ja chcę, ja chcę! Ja też mogę. Dobra, to mamy już dwie osoby. Wy na razie sobie popatrzycie. To wynosimy. To wynosimy. O. No i... No i... No i, no, i kolejna runda to będzie, ym, że, że trzeba będzie przejść tutaj do tych, yy, do tych schodków, gdzie tutaj, pani yy, gdzie tutaj pani Angelika sobie siedzi i kieruje muzyką. I trzeba będzie przejść do tych, do tych schodków. Ale wy wybierzcie sobie jedną osobę, która będzie iść. No to mogę ja. Ja chcę! Dobra. No to Ania i Igor. Yy, a wy. Na przykład tutaj Klaudia, yy, ty, ty, ty musisz mówić yy, Ani, gdzie ma iść, żeby tutaj trafić. Tylko, że dla utrudnienia postawimy tutaj różne przeszkody. Yy, tutaj proszę się odsunąć trochę pani reżyser. Postawimy różne przeszkody na... Yy, bo będą jakby dwa tory. Tutaj jeden tor i drugi. Wy jesteście drużyna, z drużyny 2, co nie? To tutaj będzie tor drużyny 2, a tutaj będzie tor drużyny 1. A więc ustawiamy tutaj różne przeszkody, więc na chwilkę się przesuńcie tutaj w tym kierunku, jakby. Ustawcie się tylko w drużynach, bo my nie wiemy po prostu, w jaki wy jesteście. Dobra. Musimy wam tutaj jakieś. Przesuń się, Laura. Musimy wam tutaj jakieś utrudnienia poustawiać. Masz jakiś pomysł? Na razie nie. Gotowe już mamy. Już mamy gotowe. Teraz ci, co będą przechodzić tutaj, ci, 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 co zostają, to zostają. Chodź, Majusia, bo my zostajemy ogólnie. Tutaj mamy różne przeszkody. I tak... Y Zapraszam wszystkich tutaj, y, ci co mówią i ci co chodzą. Ci co, prze, ci, co przejdą ten tor, y, to zakładają tą maskę. Kto przechodzi taką maskę? Znaczy, tą od astronauty, jakby kask. To kto tutaj przechodzi z drużyny 1? Ja. No to proszę bardzo, Ania. A tutaj Igor? Tak, to Igor. Nic nie widzicie w tych kaskach. Nic, ani nic, ani trochę. Nie będziesz musiała nam sterować. I no nie oszukuj to, jest tylko głupi teledysk. Teledysk, teleturniej, z którego i tak wyjdzie jakaś jedna wielka klapa. Dobra, ja tutaj mówię. Dobra, ja też tutaj mówię. Tu mówię. Ja tu mówię. Hmm. Dobra na miejsca. Uff! Ty już... Aha! Ha, już, już wpadła w, w tym... Już wpadła w skrzynkę na listy. Czyli już wiem, co będzie. Igor, ty też chodź. Tutaj jest Rosalia. Czujesz Rosalię? Czuję Rosalię. I dotykiem i zapachem. Igor, ja nie wytrzymam... z tobą. No dobrze. To na, miejscu, to na miejsca gotowi start, a wy mówicie E, Igor, omin skręt w lewo, prosto. E, uważaj, skok. Omin skręt w lewo. W ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że drużyna 2 ma trochę trudniejszy tor, bo w tamtej drużynie wygrała. Skok? Uważaj o Pierwszy! E, musimy tylko wrócić coś do nagrania. Wcześniej. Ucho! Pierwszy! O nie! Igor oszukiwał, a więc yy, drużyna jeden zdobywa punkt. Jest! Co? Jak to ja oszukiwałem? No a nie, odnieście kaski. Musimy tutaj posprzątać i przechodzimy do trzeciej rundy. A wy tam yy, powróćcie, tylko na chwilę. Odkładamy kaski. Dobra i oczywiście sprzątamy to jeszcze, no bo jak... No bo jak byśmy mi tego mieli nie posprzątać. I za chwilę przechodzimy do następnej rundy. Jaka będzie następna runda? Potem Wam powiemy. Mhm. A więc, a więc w ostatniej rundzie musimy zamknijcie oczy i chodźcie tutaj tylko do Angeli, Angeliki. Wy też chodźcie do Angeliki na chwilę tam do tej, co prowadzi muzykę. Rozalia no nie szarp mnie. Wy też chodźcie. Ciekawe co tam będzie w ogóle. Co to będzie za runda? Ok, i włączamy symulator lotu. Mhm. Gdzie to jest? Tutaj. Mhm. Dobrze. No dobrze, konstrukcja gotowa, możecie iść. Jak tu dziwnie. Nie spoileruj, ja też chcę wiedzieć, jak tam jest. Co to jest? Czy to statek kosmiczny? Statek kosmiczny? Chodź Maja, trzymamy się, trzymamy się razem. Wszyscy, bo my jesteśmy z jednej drużyny. A więc ostatnia runda to jest, która drużyna lepiej poradzi sobie na statku kosmicznym. I musicie jakby teraz. Tylko, jeszcze coś muszę zmienić. O, i musicie, i musicie teraz w, ta w takim razie wiedzieć, jakby e... dlaczego tutaj jesteście. Jaki jest jakby cel tego? Czy musi... i czegoś jakby poszukać, jakichś wskazówek, coś, żeby wylądować. To w zagadkach logicznych my jesteśmy dobrzy. No, dobrze, że na koniec zostawili taką zagadkę logiczną, bo drużyna 2 to bardziej jest dobra w takich zagadkach fizycznych, chociaż wygrała w tych. Tej... nieważne co, co powiedziałam, ale oni bardziej lubią takie sportowe, a my bardziej takie logiczne. No dobra. O, co to za czerwony przycisk? Igor, nie dotykaj. No, czy tak jest ze wszystkimi takimi współczesnymi dziećmi? Jest wariuję, że one wszystkie muszą naciskać takie czerwone przyciski? Duże. Skupcie się. No dobra, a mogę przynajmniej zobaczyć, co to jest. Igor! Dobra, czy już wiemy, żeby tego nie naciskać. E, Ania, ty tutaj coś. Pokombinuj trochę, co by tu zrobić. Dobra. Czytać Wignia. Yy. Co to jest? Zaraz. Zobaczcie, znalazłam jakąś lampę pod moim krzesłem. Naprawdę? Co to jest? Co to za lampa? Gdzieś musi być jeszcze taka druga i trzecia. Poszucimy im coś. Zobaczymy, czy, zobaczymy czy, to, czy zauważą. Hej, a co tam jest? Ciocia! Kamień! To jest kawałek asteroidy, Maja. Co? Może tu gdzieś to trzeba wsadzić, żeby zasilić statek. Nie wiem. Dajcie mi też trochę popróbować. A tu jest druga lampa. Może to tu trzeba wrzucić? Daj mi to! Ha, mam dwie lampy! Mam dwie lampy! Jupi, mamo! Teraz spróbujemy coś z tym zrobić. To w ogóle co to jest? Nie wiem, ale... Co się stało? No i dobrze, że znaleźliście te dwie lampy, bo ostatnia runda to tak naprawdę rzucanie w jakieś tam magiczne... Nie wiem nawet jak to nazwać. Co, ale super! Trzeba w to rzucać! Pani Kasiu, proszę urzucić jed, jeden, jedną lampę. Jasne. No dobrze, a więc rzucamy. Ale to są lakiery do paznokci. Cicho! Uj! Strąciłam jeden! Super! Hmm! Z czego ty się cieszysz? Dawaj mi to. Strąciłeś trzy! Jak to? Co się dzieje? Musicie to szybko strącać, bo to potem wraca na swoje miejsce. Jak to? Musimy to szybko. Musimy to szybko jakoś załatwić. A! No dobrze, a więc druż a więc drużyna pierwsza wygrywa nasz teleturniej. <laughs> ja!